Witam Państwa w kolejnym odcinku serii Historia Polski i Lechii, w którym będę kontynuował omawianie roczników Długosza. Panowanie Mieszka II rozpoczęło się od jego wojny z Rusią Kijowską, jednak król Mieczysław, wziąwszy zakładników ruskich, utrzymuje Ruś w uległości. W tym samym roku, to jest 1026, oddaje swojego 7-letniego syna na naukę. Kazimierz był pierwszym z krwi książąt polskich, który poznawszy nauki przy ich pomocy wiele uszlachetnił i ozdobił wrodzone swoje uzdolnienia. Nie wiadomo bowiem, aby któryś z dawniejszych książąt polskich był ćwiczony w naukach. Od początku panowania król polski Mieczysław okazał się człowiekiem myślnego charakteru, tępego umysłu, niezgrabny w radach, nierozsądny, w działaniu słaby, mało zdatny do spraw większej wagi. Odstąpiwszy starych doradców, dojrzałych wiekiem i przymiotami, uległ radom ludzi młodych i lekkomyślnych. To było najgłębszą przyczyną, dla której Królestwo Polskie za jego czasów poniosło wiele szkód, nie tylko bowiem sam nie chciał zmądrzeć, ale nie szanował ludzi rozumnych. Mieszko II oddał swojego syna na naukę najprawdopodobniej młodym niemieckim doradcom, którymi otaczała się jego żona Ryksa, oraz sam zaczął zasięgać ich rady. Z tego powodu kolejne jego lata panowania przynosiły coraz większe klęski państwu polskiemu. W roku 1028 Czesi przestają płacić Polsce daninę i najeżdżają Morawy. Te z uwagi na brak wsparcia ze strony Mieszka II poddają się Czechom. W roku 1029 Mieszko II atakuje Morawy i je pustoszy. To zachowanie jest totalnie bez sensu z jego strony, ponieważ jego obowiązkiem była obrona Morawian, czyli albo powinien odbić morawskie zamki i miasta z rąk Czech, albo powinien najechać na Czechy. Jednak on spustoszył ziemię, które powinien ochraniać. Z tego powodu inni polscy lennicy zaczęli przestawać płacić daniny. W roku 1030 naczelnicy połabscy odstępują króla polskiego i sami mianują się książętami. I wśród nich dzisiejsza monarchia brandenburska. Mieszko II w ogóle nie reaguje na tę sytuację. W roku 1031 od Królestwa Polskiego odpada Lubeka i hrabstwo meklemburskie. Zaraza odstępstwa przeszła zatem od wspomnianych Morawian, Czechów i Połabian do ludów kaszubskich i serbskich oraz do tych, którzy zamieszkiwali wyspy i wybrzeża morskie opanowane przez króla polskiego Bolesława. Ponieważ natura ludzka skłania się do zmiany, ludy te pognębione wojnami sąsiednimi Niemcami, niszczone częstymi napastniczymi rozbojami, nie otrzymawszy od króla polskiego Mieczysława żadnej opieki i obrony, usunęły się spod polskiego zwierzchnictwa. Czyli zachodnie tereny Polski opanowane przez Bolesława Chrobrego były atakowane przez Niemców, jednak Mieszko II w ogóle nie interweniował w ich obronie. Z tego powodu najpierw plemiona połabskie wypowiedziały posłuszeństwo Mieszkowi II, potem Serbowie, Lubeka i Mecklenburgia. W roku 1032 Pomorzanie odłączyli się od Królestwa Polskiego, jednak w tym przypadku Mieczysław zwycięża, każąc sprawców buntu, zasłużonemu w bojach wygnanemu synowi króla węgierskiego Beli, oddaje za żonę swoją córkę i rządy Pomorze. Czyli Mieszko w tym przypadku udaje się utrzymać Pomorze, jednak władzę nad nim oddaje węgierskiemu księciu. Nie było w królu Mieczysławie ani krwi dziada, ani ojcowskiej przedsiębiorczości, nie było okazałości w życiu dworskim, ani królewskiej szlachetności i hojności. Splamił wreszcie swoją cześć i sławę tak u swoich, jak i u obcych, wrodzonym i podsycanym przez żonę królową Ryksę uporem. Panowanie jego było poważnym ciężarem dla panów polskich. Ulegał bowiem wpływom kobiecym, poważniejszym jeszcze ciężarem i źródłem nienawiści był on dla obcych ludów upłacających daninę. Zwłaszcza gdy spostrzegli, że król polski Mieczysław, choć szczycił się godnością królewską, nie świecił jednak królewskimi obyczajami i cnotą. Ulegał doradom kobiecym i jak gdyby zalęknione i leniwe zwierzę, ukrywające się w małoduszności i strachu, żył, oddając się bezczynności, jedzeniu, spaniu, próżności i rozpuście. U swoich i obcych zasługiwał na wzgardę, dlatego że żadną karą nie reagował na wyrządzone ludziom krzywdy i niesprawiedliwości. Czyli Długosz podsumowuje to, co mówiłem wcześniej. Mieczysław zamiast rządzić państwem, chronić swoich sojuszników, polskie ziemie, oddawał się przyjemnościom, ulegał radom żony i młodych niemieckich doradców. Jeszcze za życia Mieszka II dochodzi do sytuacji, że przy obsadzaniu biskupstwa wrocławskiego to papież wyznacza następcę na to biskupstwo. Za czasów panowania Bolesława Chrobrego to on wybierał sobie kandydatów, a papież ich jedynie zatwierdzał. Mieszko II powinien mieć te same kompetencje, jednak z nich nie korzystał i pozwalał na to, aby to papież obsadzał biskupstwa według swojej woli. Mieszko II umiera obłąkany w roku 1034. W roku 1035 przy rozbieżności zdań na zgromadzeniu zebranych dla wyboru nowego króla przekazuje się władzę królowej Ryksie i niektórym doradcom. Państwo polskie przywiedzione do upadku niszczeje. Po śmierci Mieszka II na tron nie wstąpił od razu Kazimierz, ponieważ niektórzy obawiali się, czy nie odziczył po ojcu skłonności do szaleństwa, obawiano się również, czy nie jest za młody. Ponieważ zdania w tej mierze były podzielone, koronację Kazimierza odroczono.
Po odroczeniu i zawieszeniu wyboru i koronacji nowego króla ustalono, że władza najwyższa zostanie przekazana królowej polskiej Ryksie i kilku doradcom dodanym jej spośród baronów Polski. Koronacja Kazimierza, jak twierdzą niektórzy, nie została wówczas odroczona, ale wręcz nie dopuszczono do niej, dlatego że królowa Ryksa skłoniła radami i przekonywaniem swojego męża króla Mieczysława do nałożenia różnych danin, obowiązków, ciężarów i podatków na wieśniaków zamieszkujących wsie, tak królewskie jak i rycerskie. Po śmierci króla Mieczysława swego, małżonka, królowa Ryksa chciała utrzymać te daniny wbrew sprzeciwom baronów i rycerstwa. Zabiegała o to, aby jej syn Kazimierz, mając odziedziczyć rządy po ojcu, w niczym nie uszczuplił zarządzeń ojcowskich. W ten sposób wielce zniechęciła do syna, a jeszcze więcej do siebie, możnych i rycerzy. Niechęć ta wzrosła do tego stopnia, że ci, nie powściągając swych uczuć, pozwalali na upadek państwa, nie liczyli się bowiem z niczym i zamierzali wygnać królową z małoletnim synem, nie zważając na to, że tym wygnaniem i swoim uporem prowadzili do zguby zarówno siebie, jak i Rzeczpospolitą. Czyli Ryksa, będąc królową Polski, regentką, utrzymywała daniny nałożone przez szalonego Mieszka II, który praktycznie doprowadził państwo do upadku. Niemal wszyscy wasale polscy przestali Polsce płacić trybut, a w samym kraju narastało niezadowolenie, jednak ona na szkodę właściwie swojego syna nie chciała w niczym ustąpić. Chciała, aby podatki nałożone przez szalonego Mieszka II były nadal zbierane i z tego powodu możni polscy nie chcieli się zgodzić na koronację Kazimierza na króla Polski. Na tej samej stronie mamy wzmiankę o tym, co działo się w stolicy apostolskiej. Otóż po śmierci papieża Jana X, następcą jego zostaje Benedykt IX, zwany Teofilaktem, syn Albertyka, Tuskulańczyk, rozpustnych obyczajów, który zjawiwszy się kiedyś w postaci niedźwiedzia i osła, sam twierdził, że jest potępiony na wieki. Czyli papież ten przebierał się za niedźwiedzia i osła i organizował orgię. A do tego sam twierdził, że jest potępiony na wieki. W roku 1036 koronacja Kazimierza nie doszła do skutku, gdyż wszystkimi winami obciążono królową Ryksę. Oboje zostają wypędzeni z powodu Niemców, których królowa, pogardzając Polakami, trzymała na dworze i w urzędach. W tym wszystkim najbardziej przykre było to, bo już i losy zaczęły prześladować Polskę, że sama królowa Ryksa od dawna, zarówno za życia męża swojego króla Mieczysława, jak i później po jego śmierci, nienawidziła Polaków. Gardziła ich obyczajami i mową i często obrzucała ich obelgami. Ponadto trzymała Niemców na swoim dworze i na urzędach, a prawdę mówiąc, pomijając i gardząc panami polskimi i ich synami, chociaż pochodzili ze znakomitych i szlachetnych rodów, dawała pierwszeństwo przy nadawaniu urzędów i obdarzaniu pieniędzmi byle jakich przybyszów z Niemiec, ludziom podłego i niskiego pochodzenia. Chociaż tego rodzaju urągowisko uważali za życia króla Mieczysława za ciężką krzywdę i zniewagę, to jednak znosili to spokojnie. Uważali bowiem, że nie podobno się temu sprzeciwić. Skoro jednak zdarzyła się sposobność i możność zmycia tak jawnej hańby, serca wszystkich Polaków zawrzały i rozgorzały gniewem i taką wzajemną odpłacali się nienawiścią wobec królowej, która nawet wtedy wobec ich słusznego oburzenia nie zmieniła swojego postępowania. Że najpierw tak królowej, jak i jej synowie powiedzieli wszelkie posłuszeństwo i odebrali rządy królestwa, a następnie odebrawszy jej zamki, miasta i inne posiadłości, wypędzili ją z dworu królewskiego, a w końcu kazali wraz z synem wynieść się z królestwa polskiego i zamieszkać u Niemców, których darzyła takim poważaniem. Królowa bowiem Ryksa po śmierci męża króla polskiego Mieczysława rządziła królestwem polskim, wychowując na króla młodego Kazimierza. Czyli królowa Ryksa nie dość, że gardziła Polakami i ich obyczajami, to jeszcze pomijała całkowicie polskich możnych przy mianowaniach na stanowiska i robiła to już za panowania Mieszka II. Za to faworyzowała Niemców byle jakiego pochodzenia, których obdarzała zaszczytami i bogactwem. Jeszcze za czasów panowania Mieszka II polscy możni znosili te zniewagi, jednak po jego śmierci, gdy ważyła się koronacja Kazimierza Odnowiciela, chcieli zmian. Chcieli zniesienia podatków, które zostały nałożone przez Mieszka II, jednak za namową Ryksy, oraz chcieli, aby przestała faworyzować Niemców. Ryksa nie chciała w niczym ustąpić i z tego powodu panowie polscy się zbuntowali, nie tylko przeciwko niej, ale również przeciwko jej synowi, ponieważ uważali, że Kazimierz jest całkowicie przez nią zdominowany, jest zniemczony i nie mogą mu po prostu powierzyć tronu kraju. A wszystkiemu była winna jego własna matka, która do tej sytuacji doprowadziła. W tej sytuacji królowa Ryksa, zabrawszy z Polski ogromne skarby, udaje się do cesarza i oddaje mu dwie korony, a syna swojego Kazimierza posyła na naukę do Paryża. Skarby zaś kupuje liczne dobra w Niemczech.
obdarzyła cesarza dwiema koronami, które wywiozła ze sobą z Polski. W tym miejscu należy się zastanowić, o jakie dwie korony chodziły. Podaje się kilka wersji. Jedną z nich jest, że chodziło o koronę książęcą i koronę królewską. Jednak aby otrzymać koronę książęcą, wystarczyło, że możni wybrali sobie władcę i on był księciem i otrzymywał automatycznie koronę. Także wspominanie o koronie książęcej nie ma najmniejszego sensu, ponieważ każdy może zostać księciem. Druga wersja mówi, że chodziło o dwie korony królewskie, czyli koronę królewską mężczyzny i koronę królewską Ryksy. Jednak i ta wersja jest, nie ma większego sensu, ponieważ tak naprawdę liczyła się korona królewska mężczyzny, a korona królewska dla kobiety, dla małżonki króla dostawało się automatycznie, także wymienianie korony kobiecej nie ma najmniejszego sensu. W takim wypadku wygląda na to, że jednak przed śmiercią Bolesław Chrobry otrzymał koronę cesarską i mówiąc o dwóch koronach, Długasz właśnie to ma na myśli, że Ryksa wywiozła z Polski koronę królewską oraz koronę cesarską, którą Bolesław Chrobry otrzymał przed śmiercią w 1025 roku. Jednak ta część historii została bez wątpienia wymazana, bo w szkołach o tym się nic nie mówi, a nawet sam Długosz nie wymienia z nazwy tych koron, jakie to korony były. Dobrze wiedział, że ich opisanie przez cenzurę by nie przeszło. Dlatego tutaj mamy wzmiankę o dwóch koronach, a później w kronice mamy drugą wzmiankę ahistoryczną, za pomocą której Długosz chce czytelnikowi zwrócić uwagę na istnienie tych dwóch bardzo ważnych koron, które Ryksa z Polski wywiozła i którymi obdarowała cesarza niemieckiego. Ryksa poleciła siebie i syna swojego Kazimierza opiece i władzy cesarza, który wysławszy na granicę Polski swoje wojsko, udawał jakby jej krzywda została dostatecznie pomszczona. Czyli cesarz niemiecki nie udzielił żadnej pomocy Ryksie, wysłał tylko wojsko na granicę, które nie interweniowało w sprawy Polski, nie próbowało odzyskać dla niej tronu. To utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że wygnanie Ryksy i Kazimierza było jak najbardziej legalne. Jeżeli wszyscy możni doszli do wniosku, że Ryksę i Kazimierza należy wygnać i podjęli stosowne uchwały w tym zakresie, no to wówczas nie było sensu próbować narzucić ich z powrotem, ponieważ wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Naród, czyli w tym przypadku możni, mają prawo usunąć władcę i tak zostało zrobione w przypadku Ryksy i Kazimierza. Dodatkowo dowiadujemy się, że ażeby zaś syn jej Kazimierz mógł zdobyć jak najwyższe wykształcenie, posłała go z czasem na naukę do Paryża, gdzie Kazimierz, zmieniwszy imię polskie, ponieważ wydawało się trudne do wymówienia i barbarzyńskie, zaczął nazywać się Karolem. Czyli Kazimierz należał do tego rodzaju ludzi, którzy uważali, że imię polskie jest barbarzyńskie i trudne do wymówienia i zaczął nazywać się Karolem. No nic dziwnego, że nikt w Polsce go nie chciał na polskiego władcę. W roku 1037 w Polsce w czasie bezkrólewia powstaje straszliwa wojna domowa, chłopi chwytają za broń przeciwko możnym i powstaje największy zamęt. Sam tytuł mówi, że chłopi chwytają przeciwko możnym, jednak dalej w opisie mamy nieco inny obraz sytuacji. W czasie owym nie oszczędzano ani świątyń, ani rzeczy poświęconych Bogu, ani sług bożych, lecz drapieżnymi i zbrodniczymi rękami łupiono znaczniejsze i bogatsze kościoły i grabiono dobra kościelne. Znęcano się nad księżmi, zabijając ich różnymi sposobami. Jednych przebijano nożami lub dzidami, innym podrzynano gardła. Jeszcze innych bezbożni ludzie, którzy wyrzekli się nie tylko wiary i religii, lecz także wszelkich ludzkich uczuć, kamieniowali jakby jakieś ofiary. Ponadto niektórzy postanowili powrócić do pogańskich i bezbożnych obrzędów, wskutek czego niegodziwe i bezprawne pomieszano wszelkie sprawy boskie z ludzkimi. Wiele także opuszczonych kościołów stało się legowiskiem dzikich zwierząt. Czyli teoretycznie mamy mowę o buncie przeciwko możnym, a opis wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z buntem religijnym. Najprawdopodobniej doszło do buntu, ale przeciwko niemieckim możnym. Nie są wymienieni z nazwy, ale można się tego domyślić czytając dalej kronikę, na przykład w przypadku Węgier. W każdym razie najprawdopodobniej chodzi o możnych ustanowionych przez królową Ryksę oraz z uwagi na ogólny zamęt, brak króla, oraz fakt, że chłopi musieli płacić przez długie lata nadmierne podatki, chwytali za broń i przy okazji pewnie wystąpili przeciwko polskim możnym, korzystając z zamieszania. Jednak wygląda na to, że głównie ta nienawiść koncentrowała się przeciwko katolikom, kościołowi katolickiemu i tym możnym, którzy trwali przy katolicyzmie. Duchowni byli mordowani w różne okrutne sposoby. Niektórzy Polacy powracali na pogańskie obrzędy,
a wiele kościołów zostało opuszczonych i stały się one legowiskiem dzikich zwierząt. Aby kościoły stały się legowiskami dzikich zwierząt, to po prostu to najpierw musi nie być tam oczywiście księdza, czy osoby duchownej, która zajmuje się tym kościołem, a po drugie w okolicach tego kościoła nie ma żadnych osób, które chciałyby kultywować kult chrześcijański. Inaczej ktoś by tam przyszedł i zadbał o ten kościół, to jest chyba oczywiste. Tymczasem kościoły zostały całkowicie porzucone i stawały się legowiskami dla zwierząt. Czyli bez cienia wątpliwości ten bunt był głównie wymierzony przeciwko katolicyzmowi i najprawdopodobniej przeciwko Niemcom. Następnie mamy taką informację, zwłaszcza sama ziemia płocka, gdzie jeden ze szlachty Masław podczas mszy królewskiej, serdeczny przyjaciel zmarłego króla Mieczysława, zaczął się głosić księciem płockim. Proszę zwrócić uwagę, że jest tutaj wyraźnie napisane, że Masław był serdecznym przyjacielem zmarłego króla Mieczysława i że zaczął się głosić księciem płockim. Dalej w kronice to zostanie rozbudowane w nieco innym kontekście. Także warto sobie zapamiętać tę wzmiankę. W roku 1038 książę czeski Brzetysław, wtargnąwszy do Królestwa Polskiego w czasie, gdy panowały w nim zamieszki, zajmuje zbrojnie Wrocław, Poznań, Gniezno, gdzie dąszczętnie rabuje katedrę. Zamiast ciała świętego Wojciecha wywozi ciało świętego Gaudentego i ciała pięciu braci z ogromnymi skarbami kościelnymi i wieloma łupami. Czyli korzystając z zamieszania, Czesi najeżdżają na Polskę. W trakcie tej wojny chcieli splądrować również katedrę gnieźnieńską, jednak podobno nie mogli tego dokonać, ponieważ powstrzymywał ich Duch Święty, tak w skrócie. Jednak biskup praski Severus, który wmieszał się w tę niesprawiedliwą wojnę i przebywał w Gnieźnie, podburzał i podniecał Czechów, już i tak skłonnych do grabieży i łupiestwa, i za jego sprawą katedra gnieźnieńska została splądrowana. Czesi uprowadzili ogromne łupy, a do tego jeńców zaś wieśniaków polskich, między którymi widziano też kapłanów i sługi Boże, taka bowiem była srogość Czechów, że targnęli się nawet na pomazańców bożych, każe odprowadzić ich i rozdzielić pomiędzy osady. Czyli Czesi nie tylko złupili kraj z majątku, ale również brali jeńców i wśród tych jeńców były również osoby duchowne. I ten fakt jest trochę dziwny, bo skoro Czesi byli katolikami, to nie powinni byli brać w niewolę katolików polskich, tym bardziej księży. Jednak skoro tak robili, to są tylko dwa wyjścia. Albo Czesi nie byli katolikami, ale to jest dziwne, bo w końcu pomagał im katolicki biskup Severus. W takim razie musimy dojść do wniosku, że Polska została obdłużona klątwą. No innego wyjścia nie ma. Skoro katolicki naród, katolicki władca w ten sposób postępuje z drugim katolickim krajem, to w takim razie jedynym logicznym argumentem, dlaczego tak postępuje, jest fakt, że Polska w tym czasie była obłożona klątwą. Z tego powodu każdy katolicki władca mógł na terenie polskim robić, co mu się żywnie podobało. W innym przypadku takie postępowanie księcia czeskiego powinno zakończyć się jego natychmiastową ekskomuniką, a do tego nie doszło. Dalej w kronice mamy opis tego, co w międzyczasie działo się na Węgrzech. Umiera święty Stefan, król węgierski, następuje po nim Piotr, syn księcia Burgundii, pierwszy król węgierski cudzoziemskiego rodu. Stefan chciał mianować na następcę Wazula. Tego bowiem umyślił sobie na następcę, żona zaś jego, królowa Gizela, córka księcia burgundzkiego Wilhelma, a według świadectw niektórych siostra cesarza Henryka, pragnęła udaremnić postanowienie swojego męża i wynieść na tron węgierski swego brata przyrodniego Piotra. Kazała tedy oślepić Wazula, obciąć mu uszy i uczynić niepożytecznym i wzgardzonym kaleką. Niedługo potem Stefan zmarł, a Piotr, syn Wilhelma, ukoronowany w Białogrodzie przez arcybiskupa ostrzomskiego i innych biskupów węgierskich za zgodą wszystkich węgierskich panów, był to pierwszy cudzoziemiec na tronie węgierski. Kroniki węgierskie powiadają, że nie pochodził z burgundzkiego, lecz z niemieckiego rodu i miał być rodzonym bratankiem króla burgundzkiego świętego Zygmunta. Ta sprawa jest dużo szerzej opisana w dalszej części kroniki i możemy tutaj zauważyć wiele zbieżności do tego, co działo się w Polsce. Także zarówno charakter wydarzeń na Węgrzech, jak i wydarzeń w Polsce rozjaśni nam się dopiero w dalszej części kroniki. Następnie Kazimierz, syn króla polskiego Mieczysława, przebywając na naukach w Paryżu, postanowił żyć we Francji jako mnich i zachowując w tajemnicy swój ród i pochodzenie, wstąpił do klasztora w Cluny. Czyli Kazimierz z własnej woli postanowił żyć jako mnich, czyli jako osoba duchowna, całkowicie odcinając się od życia świeckiego, w tajemnicy zachowywał swoje pochodzenie, czyli nie chciał się przyznać, że pochodzi z Polski. Następnie książę ruski Jarosław pustoszy Mazowsze i bezkarnie wywozi ogromne łupy. Następnie po arcybiskupie gnieździeńskim Bosucie następuje Stefan I. Gdy biskup Bosuta został pochowany, po nim następuje Stefan I, naznaczony przez Leona VIII w czasie bezkrólewia znacznego roku
rodu z rodziny Pobóg, mający za herb odwróconą podkowę z krzyżem poprzecznym na jej zaokrągleniu w czerwonym polu. Polak z rodu i pochodzenia. Jest to pierwszy Polak, biskup, mianowany przez stolicę apostolską, z wyjątkiem oczywiście Lamberta, ale Lambert był synem Bolesława Chrobrego, także to jest bardzo znaczny wyjątek. Gdy Polska była już w totalnym chaosie, już po napadzie Czechów, z jakiegoś powodu papież postanowił po raz pierwszy mianować na stanowisko biskupa rodowitego Polaka. Proszę to sobie zapamiętać, rozwinę to dalej w kronice, ponieważ Stefan jest dosyć ciekawą postacią. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Zapraszam Państwa do następnego, gdzie wyjaśni się wiele zagadek z tego okresu oraz w którym dowiemy się prawdy o tym, jak wyglądał powrót Kazimierza Odnowiciela do Polski. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.